tak to wygląda na zewnątrz. Ten cały budynek to jest jedna wielka giełda elektroniczna różnych podzespołów, procesorów, nieprocesorów. Każdy ma mniej więcej ten sam asortyment, Huawei i Apple. Ale ostatniego iPhone'a, którego żeśmy widzieli, podrabianego oczywiście, to za 550 yuanów, 128. How much? How much za ten iPhone, koleżko podrabiany? 3200? Really? A to może być oryginalny, czy? Tak, oryginalny. Plus, oryginalny, 230 giga. No on jest taki oryginalny, jak ja jestem nieoryginalny. Tamten był za 550, to jest to samo, ten sam shit. Tamten miał gościu pod 550. Nie, no tak, nie, dobry, dobry. Previous one, 550. Wow! No! Jest zestaw do karaoke, może jakiś ładny byśmy wyhaczyli. Oryginalny monitor audio z Chin. Ja mam takie monitory audio, ale one zupełnie jakoś inaczej wyglądają. No, posłuchaj, wytłumaczę ci dlaczego, bo to jest najnowszy model. Popatrz, jest jakiś lampowy. Posłuchaj, Anglicy... Ty, patrz jakie te końcówki do tego. Tak. Jak to się zagrzało, kurnia. Tak, na pewno w środku jest kabel grubości milimetra, a to jest reszta, to jest otulina. Posłuchaj, Anglicy jeszcze... Pili. Anglicy jeszcze ich nie zaprojektowali. To a, tak, to jest takie ten, preview produkcyjne. How much? Where to Bentley? 3800? Ale zwróć uwagę, że każdy ma inaczej napisy zrobione. Ale patrz jakie ma nawet, to jest plastikowa obudowa z tyłu, widzisz? To nie jest metal, bo widać, że się wygina to jabłko. A tutaj jest, nie, naklejone z tej folii takiej, do co się kwiatki zawija. No czego się dziwi za 300 zł? Już mnie trochę nie dziwi, że każdy Chińczyk z iPhone'em chodzi, bo pewnie z takim chodzi sprzętem. How much? How much is the fish? 750, tak? No dobrze, dziękujemy. Te co mają pojemność 320 terabajtów? Właśnie takiego szukałem. A jakie to są fajne te? Przejściówki do micro USB. Z Angry Birdsami. How much is this? 10 yen. 10 yen. Yes, show me. King poryba ofęgi krótkofalarskiego sprzętu całe mnóstwo. Galaxy S8, do you got you? No? No. Too soon? Wait 3 days. I don't know. You know everything, I know. Mają już, w przyszłym tygodniu będą mieli Jezusemki przedprodukcyjne. 150 zł. Taki uchwyt magnetyczny? No, to, bo to jest i... Taka firma i... Ale to musisz mieć taką blachę, czy to do każdego? Nie, to doklejesz, doklejesz sobie. Aha. I how much? You only want to? Ten. 30 15 yuan, 15 zł. A 150. Tak? No to widzisz, jest przebitka. Ok, thank you. Słuchajcie, jak żeśmy odchodzili, to już cena była 15. Patrz, tu masz ten, elektronikę do iPhone'ów. Nie, ale to będę szukam do iPhone'y, obudowa do iPhone'a. Niewybuchowe baterie. To oryginały. No, Vivo Oppo. Jak poznać w tym wszystkim, co jest oryginał, a co nie jest oryginał? Z iPhone'ami 7 właśnie próbowaliśmy kupić 10 sztuk, wynegocjowałem 350 yuanów. O, Full HD. Same oryginały, jakie jest Kingston? 128, 64, 32. Super price. Super price? Mhm. Jestem po ile Kingstony? 128. Sony są, HP. Jestem czy te budowy to w tej samej fabryce im biją, czy i w innym. Ale możesz sobie na przykład do Łady Niwy zamontować, nie? Wentyle wymieniasz. Możesz sobie do Seicento zamontować no, nawet. I tu masz odczyt ciśnienia i to jest taki fajny tej. To jest do formuły pierwszej. A patrz jakie tu są te, car audio. O kurnia. Do Bentleya oczywiście. Wszystko, a patrz, ale taka rozdzielczość zgrabna, nie? Ta rozdzielczość to jest... No to jest pod Volkswagena chyba zrobione. No jest standardne, ale... Ale działa. Ale nie, no... Więcej tak wam jakoś... pokażę w pełnej relacji, bo to by musiało trwać 6 godzin.
kolejny dzień naszej wyprawy. Muszę przyznać, że jest to wyjazd najbardziej pokomplikowany, jaki się przytrafił. Pierwsza rzecz, słuchajcie, jestem przeziębiony, jak widzicie, cały czas. Nie mogę się tego dziadostwa pozbyć. Kamera rozwalona. W Kielcach też był problem, że trzeba było to wszystko, kurna, ogarniać bardzo mocno zdalnie. Ja już nawet rozważałem powrót do kraju na taki ekspres. Kurnia, śpimy po 2-3 godziny dziennie. Odległości wszędzie okrutne. Pomarł człowiek. Chiny dają w kość. Nie zmienia faktu, że jest tu zarąbiście, nie? Jest to eskapada piękna, ale dużo lepiej by to wszystko wyglądało, gdyby człowiek czuł się dobrze po prostu i nie otrząkiwał. No. Moja apteczka, którą skrupulatnie przed wyjazdem kompletowałem, przydała się jak nigdy dotąd. Można powiedzieć, że zeżarłem wszystko, co w niej było. I mam nadzieję, że to już będzie koniec tej przypadłości. Pozdrawiam Was z hotelu Century Plaza Hotel w Chinach, wybudowanym bardzo dawno temu. A i najważniejsza rzecz. Nie da się z tego internetu korzystać. To po prostu masakra. Już nie jadę do takiego kraju, gdzie nie działa internet, albo działa tak jak tu, czyli jest poblokowany. Cokolwiek chce człowiek zrobić, to jest pod górę. No, Chińczycy mają taki jeszcze, słuchajcie, zwyczaj śmiecenia. Tu jeszcze to nie dotarło. W Hongkongu podobno są straszne kary za to, jak się coś rzuca na ulicę. Tutaj widać, że nawet tam, nie wiem, bo tu nie mam zooma w tej kamerze, śmieci są porzucane, to co tam z tych wieżowców wyrzucają. Chińczycy rzucają wszystko na podłogę w restauracji, na przykład jak już serwetki, nie serwetki, kości, wszystko jest, leci na podłogę. Także w takich restauracyjkach, nazwijmy to osiedlowych, to lekko można się poprzyklejać do podłogi. Wszyscy jarają szlugi po prostu na potęgę. Wszędzie widać gości z papierosami, no oczywiście to nie dopałki, które gdzieś tam też latają, ale z drugiej strony jest też sporo gości, którzy sprzątają, bo tak to myślę, żeby w śmieciach utonęli. To jest takie moje przemyślenie, że tutaj jeszcze nie nadrobili. Ale niemniej jednak Chiny zaskakują bardzo pozytywnie, szczególnie jeśli chodzi o te rozwinięte formy realizacji płatności. Nawet gościu na straganie z marchewką jest w stanie przy pomocy WeChata przyjąć i QR-kodu, który sobie wygeneruje jakąś tam płatność od klienta. Obawiałem się jeszcze tej walizki na dwóch kołach, powiem Wam szczerze, bo zawsze miałem na czterech, które się regularnie urywały. I jedna duża zaleta takiej walizki, że można sobie ją zostawić w metrze i ona nie jeździ, bo jak macie to na czterech kółkach, to po prostu jest szaleństwo, bo na co metro startuje i hamuje, to Wam jeździ. I nawet się spisują te kółka, bo są duże, zdecydowanie lepiej się jeździ nawet tam z metra i nie trzeba podnosić, tylko przejedzie nawet przez tą dziurę. Wydaje mi się, że to chyba nawet jest lepsze rozwiązanie. Okazuje się, żeśmy mieli bar jeszcze tutaj na pokładzie w hotelu, ale no nie skorzystaliśmy. Ja kurde całą noc siedziałem, żeby jeszcze te 7 godzin przerzucenia pomiędzy Polską a Chinami bardzo daje w tyłek, jak chce się jakieś sprawy pozałatwiać, niestety. No widać, że lata świetności, ten hotel już ma dawno za sobą. Ten wystrój już nieadekwatny jest do tego wszystkiego. Ale jest beauty saloon. Wczoraj panie ćwiczyły, dzisiaj też panie ćwiczą z rana. Takie chińska rozgrzewka poranna. KFC też ewidentnie wprowadziło swoją śniadaniową ofertę w takiej postaci, ale nie wiem, czy jestem gotowy, żeby to przyjąć, bo ten rozgotowany ryż, no zobaczycie w pełnej relacji, bo to w maku było testowane. Może śniadaniowo tutaj, taką tartę albo wasz kanapka z szynką. Dzień dobry, bierzemy coś? Takie robimy eksperyment, zobaczymy, czy śniadaniowo ogarniemy. Bierzemy sobie te kanapeczki cudowne i te babeczki cudowne. O, i dostaniemy w chińskim tym pudełeczku. O, widzi pani, oto nam coś jest. No i teraz te kanapeczki. O. Jest chleb, bo są tu jeszcze z ozorami, kurna, świńskimi. Człowiek smakuje jak serek homogenizowany, a tutaj też są fajne takie babeczki, tarty, nie wiem jak to nazwać, ale też wygląda ciekawie. Są ekspresowe i są nieekspresowe. Ten jest ewidentnie nieekspresowy.